Ranhild. Ale mamy dzisiaj wypad Wikingowie i Indianin. Nie wiem, jakby to można było historycznie poskładać. Dzień doberek. Niedziela i wypad szybki w pobliskie, na pobliskie miejscówki. O. Przyjemnie, do słoneczka fajnie. A jesteśmy w ogóle, słuchajcie, w Suli, czyli miejscowość obok, która jest, w której znajduje się lotnisko. Chociaż tak naprawdę to jest chyba, bo tutaj już żona tam za winkla podpowiada, że to raczej jest już Reinaberg. To nie będzie Reinaberg. No, a tu w ogóle co? Minęliśmy sobie statuły, posągi, rzeźby raczej, bo to jest w drewnie zrobione, rzeźby wikingów. A tutaj właśnie teraz jesteśmy przy tak zwanej twarzy Indianina. No, tutaj powstał jakiś taki twór skalny, ale to wam zaraz wam wszystko pokażę i objaśnię. Tylko musimy sobie obrócić gimbazę. O. I że taka twarz tam jest. Nie wiem, czy dostrzegacie podobieństwo. Paluchem pokażę. O, tu. Indianin. I że to ma być to. W sumie to jest podobne. Ale to chyba dobrze nie odda tego, jak to wyjrzy. Ale zdjęcie mam zrobione i na zdjęciu widać. Tam mamy już kierunek Stavanger. Ale ścieżka w ogóle fajnie zrobiona. Tam sobie można iść taką dróżką. O, pyk, 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 pyk. I tam do góry. Tutaj z kolei w drugą stronę, ale mokro jest. Mokro jest, słonecznie, ale tak tutaj jak był przeciąg i wiało, to tak wcale za bohatersko, jeśli chodzi o temperaturę, nie było. A myśmy przyszli tam właśnie z góry. To jest taki szlaczek do przejścia. No i co w ogóle? W ogóle to widziałem w Norwegii pierwszy raz leszczynę. No, nie widziałem wcześniej nigdzie, po żadnych tych górach, zbyrach, żadnych nigdy leszczyn, a tutaj normalnie cały las. Okazuje się, że to był właśnie las orzechowy i jeszcze sporo tych leszczyn pozostawało. I widać, że to stare, nie jakieś takie młodziki. A teraz, nie wiem, czy uda mi się przyzumować na tych wikingów właśnie. Bo wikingowie są tam. O, tam, ale to tego stąd nie widać, bo to za mało zooma. Ale to nic, to zrobię stąd jakąś fotkę, tam każdemu jednemu zrobiłem też zdjątko. A tu co, się wyleguje? Nie wyleguje, siedzi. A i tak cię nie słychać. No. Także co, ja sobie zmienię obiektyw i coś spróbuję tutaj uszczelić i może mi się pofarci, bo tyle co żeśmy przyjechali, już dwa samoloty poleciały, jak normalnie, jak na złość. Ale to się ja dopiero muszę przezbroić. No, jeszcze później, gdzie później mamy jechać? Aha, jeszcze później mamy jechać na Sulę, to znaczy to już chyba nie, też znowu nie Sula, tylko Regi?
i tam jest jakaś twarz kamienna. No jak patrzyłem po internetach, to faktycznie to ryj jak żyw. Także pokażemy, jak pojedziemy. No, to pofocone coś trochę. To wam teraz pokażę te rzeźby. Tylko ciekawe, bo oni wszyscy patrzą w jednym kierunku. Północ tam, jakby na południe. Tak by wyglądało. Jeszcze trzeba sprawdzić z mapą, ale to już odwracam kamerę i pokazuję. O. Smoki. Dwa czy jeden? To jest jeden smok, którego ogon nie ma końca niby. I to jest zrobione tak, że... Czekaj, bo tam jest... Nie, no jest koniec. Tak, tu, tam jest smok. I te wszystkie takie wystające tutaj rureczki, jest, że to niby ten jego ogon wychodzi z podziemi. I miejsce na grilla. No, miejsce na grilla jest. Można tutaj parzyć parówę norweską. No, także miejscówka generalnie wygląda bardzo, bardzo spoko. No, no to jak na chwilę obecną i tutaj akurat to miejsce, to mamy tyle i jedziemy szukać innej mordy, kamiennej tym razem. Chociaż tam też kamienna była. No, tak, tak. Także widzimy się na miejscu, jak znajdziemy. No to co, dojechali na miejsce i jesteśmy w takim
miejscu. Sula, wybrzeże. No, także będziemy teraz dreptać. Tutaj ludzie spacerują, spoko. No i tak się złożyło, że po pewnych przebojach dotarliśmy na miejsce. No, bo tutaj kamieni jest dużo. Ale się odsunę i wam zaraz pokażę, o co to się tutaj w ogóle rozchodziło. Żona tu foci. A rozchodziło się, słuchajcie, generalnie o to. O. No jest to twarz. Jak nic, ale znaleźć ją pośrodku tylu kamyków, co prawda tu jakieś takie kropki były, ale generalnie ktoś miał wrzucone zdjęcie z Google Maps, zlokalizowałem w terenie tamten kamyk i co, i przyszedłem tutaj, jak powiedziałem, że co, że on jest za nami. Taki jestem nawigator. No, nieźle. To się go wydrapie. Generalnie to tutaj tak. Słuchajcie, tam jest jakiś, nie wiem, czy to krzemień, czy to jaka taka biała skała jest. Na skałach to się słabo znam. Teren jest mocno taki wyjściowy, spacerowy. I w sumie to, żeśmy tutaj nigdy wcześniej nie byli. A jest całkiem niedaleko. Jakie są tutaj bunkry stare, powojenne, co po raz kolejny o tej niezależności Norwegii w trakcie II wojny światowej świadczy. Tam w ogóle, zaraz pokażę wam. O, tam jest radar i tam jest też coś pod tą górą rzeźbione. Niedziela dość aktywna. Żona każe pokazywać Bajoro. Pokazuje Bajoro. Tam jest Bajoro. O. Jeszcze taki rzut. Dotarliśmy tutaj na miejsce, no i jest tabliczka i była strzałka. I poszliśmy tak, jak w sumie strzałka kazała, ale żeśmy mieli już ręce myć. A szlak jeszcze w inną stronę. Strzałka w inną, a szlak w inną. Tak, a szlak w inną i już normalnie mydła. Żona szukała w plecaku, żeby ręce myć, bo to gówno z tego. Także wracamy sobie teraz z powrotem, ale którędy myśmy to szli, bo ja w ogóle powiem ci, że tak, tędy. Kładką. No, żeby tu nie łazić po tych, kurwa. No, ma dzisiaj zadanie ten mikrofon. Bojowe. Ciekawe, czy jakiś szurów mi tutaj nie pozbiera, bo tu mam dwa paski. O, i tutaj się zaczynają jakieś właśnie podolkowe tematy. Tutaj jest jakieś, ciekawe, czy tu można wejść. No, bo generalnie tutaj przeważnie te wszystkie takie pozostałości powojenne są w bardzo dobrym stanie i ogólnie dostępne. Chociaż tam widzę, że jest zakratowane, ale tam pójdziemy zobaczyć. No, to była chyba jakaś dobra ośka oddziała. No.
Konto to wygląda tak standardowo, jak w sumie jak wszędzie. Nic tutaj nowego nie ma. I widoczek stąd mieli do pykania. Kawał morza widać. Także raczej się tutaj nie mógł żaden statek niepostrzeżenie zbliżyć. Kamyczki ładnie ułożone i zamknięte, ale zamknięte, ciekawe, czy na głucho, czy sobie można otworzyć. Zakłódkowane. Po! Ale echo, ale w ogóle wygląda to w super stanie. Patrzą. Bieluteńkie, wszystko normalnie, nowka sztuka. No. No, tu idziemy. Tu jest też z kamyczków taki i z betoniku uklejony jakiś schronik. Aha, czyli to tutaj to jest to płaskie, co wcześniej chciałaś tam iść, tak? Tak. No, tam jak sobie ktoś fajnie mieszka. Aczkolwiek na pewno mu tam wieje okrutnie. O! Kawał betonu. To pewnikiem coś z drugiej strony tam jest. Z tamtej. Też zaparte na głucho? Poszedł naczelny eksplorator. Na głucho, nie? Tak samo jak... No to tak mi się, kurczę, zdaje, że to jest w ogóle w bardzo dobrym stanie utrzymywane tutaj i dlatego też jest pozamykane. Kawał tutaj tego betonu wylane. To wygląda na bardzo świeże, nie? Helikopterek leci z platformy. Sikorski. Jadą chłopaki i dziewczyny po robocie na morzu. Ale niesamowite, jakie to jest duże. O, tam jest następne coś. Ale tam już pewno nie będziemy szli. Kurczę, jest niby fajnie słonecznie, ale pizga złem. Wieje srodze. Ale na pewno to z tym jest jakimś tunelem skomunikowane. Tamta część tutaj z tą, to nie ma innej opcji. Dobra, idziemy. No, a patrzą, jaki widoczek tutaj mamy ładny. Tutaj mamy morze, a tam cyk i góry i śnieg. No, zresztą tam to samo. No, także... To są te Afrykany. Co są za morzem? Afrykany są takie! Będzie trzeba wyciąć, bo mi normalnie zbanują film. No, a tam to akurat, gdzie ty pokazywałaś, to no, w sumie może być, że w kierunku Afryki. Tylko tam są drogą. Tak, i do tej innej Afryki, ale generalnie to tak. No to co, idziemy sobie dalej, jeszcze pewno się odezwiemy, jak coś fajnego będzie. Tutaj ten właśnie taki z kamyczków ulepiony. O, idziemy zaziorać.
No tutaj na pewno polscy złomiarze by się tym zajęli. Szybciutko. Ale spoczko. Taka w sumie miejscówka. Dobrze by może było stąd robić jakąś drogę mleczną, żeby nie syfiło z boku światło inne, nie? Zapaść czasowa i byś wyszedł w innym czasie teraz. No to tak, moi drodzy, tyle na dzisiaj. W ogóle nieplanowany vlog. No w sumie jak zwykle to są planowane mniej albo więcej. No jakie jaja w ogóle dochodziliśmy tutaj wcześniej z parkingu i o. Tam jest takie miejsce. Takie też jakieś pozostałości po jakimś umocnieniu. I był gość ubrany na pomarańczowo. Afroamerykanin. O, tak, żeby było poprawnie politycznie. Ale chłop był w ogóle taki zamrożony, że aż mu zdjęcia zrobiłem. Myślałem, że to taka tutaj w ogóle jest ten. Aranżacja, żeby było dla klimatu, tak jak czasem gdzieś tam w jakichś fortyfikacjach są właśnie manekiny powystawiane, a tutaj Justyna mówi, że o, rusza się. Także tutaj, co, ale tu też, kurczę, jest pozamykane. Tak jest nie po norwesku. Chyba, że tutaj jest jeszcze... Albo chcą jeszcze użyć. Zobaczymy, co tutaj jest. Wigdelfort. Przejęty przez Norwegów, założony w 1940 przez Dolków i przejęty w 1945 Drone Station, stacja dronów, zamknięty w 2009, wysprzątany, zabezpieczony, a Forsvarsbyk, to jest budowanie jakichś tam umocnień i zmienił właściciela w 2009 i przeniesiony do jakiegoś naturdyrektoratu. No tutaj też jeszcze jakaś osieczka sroga była, no ale tam tak jak i wcześniej, co tam było, nie? Zamknięte po prostu. No, także dreptamy już nazad zdecydowanie. No, także jeszcze raz tyle na dziś. Vlog nieplanowany nijak. Może będzie fajny jak raz. Także no.